tvpodkarpacie.pl. Szanowni Państwo, w roku 2018 obchodzimy 60-lecie Sanowskiego Pokoju Narodzin. Rok 1958 jest tradycyjnie uważany za początek uprawiania naszej ukochanej dyscypliny sportowej. Najpierw na naturalnych środowiskach zlokalizowanych przy ulicy Mickiewicza, a następnie na Torsanie i w Arenie Sama. Chcieliśmy uczcić tę okrągłą rocznicę poprzez przypomnienie Państwu postaci i wydarzeń związanych z historią Sanowskiego Pokoju. Na dzisiejszych letach wstępnie widnieje wizerunek pana Jana Roszczyńskiego, pierwszego prawaka z oczami Sama.
czekaliśmy na taki mecz właśnie, żeby się każdy odblokował. W poprzednich meczach te bramki nie chciały nam jakoś tak wchodzić z łatwością, jak to może dzisiaj było, albo z lepszą skutecznością, ale cieszymy się z takiego rezultatu. Te trzy pierwsze mecze trzeba brać to też tak, że i Bardejów, i Gielnica, i Trebiszew to są naprawdę inne drużyny niż w tamtym roku. Także te drużyny się powzmacniały. W Trebiszewie grają zawodnicy, którzy grali w Humennym. W Gielnicy przyjeżdżają zawodnicy ze Spiskiej, Nowej Wsi. Bardejów wymienił też, można powiedzieć, czterech czy pięciu zawodników z lata jeszcze, gdzie w lecie graliśmy z nimi. To są zupełnie inne drużyny. No, także, ale dzisiaj w końcu mogliśmy zagrać w takim pełnym składzie, można powiedzieć, i z Peterem Bartosiem też. No to na pewno dużo spokoju, duże doświadczenie, tak, i tu mam nadzieję, że to w końcu ruszy tak jak należy. Była bolączka nasza, skuteczność. Były sytuacje i to mogę powiedzieć, że chyba lepsze niż dzisiaj były, ale niestety nie wykorzystaliśmy, ale cieszymy się, że odblokowaliśmy się, oby tak w następnych meczach było. Kibice są naprawdę za nami tutaj i taką i duchem, i serduchem, tak, zwłaszcza. Jeżdżą za nami na mecze i kibicują tej drużynie i klubowi, tak. Mnie na przykład bardzo cieszy to, że klub w końcu do takiej historii trochę wraca, tak. Tutaj takie uhonorowanie tych starszych zawodników, którzy kiedyś grali w hokeju, tutaj pana Tarapackiego, tak. To jest bardzo ważne, ten klub odzyskuje duszę i serce też i mam nadzieję, że to będzie trwało dalej. Bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie. Super się gra przy stanowskiej publiczności, może to nas odblokuje, na pewno, mam nadzieję. TV Podkarpacie.pl